Jak nazwać człowieka, który hobbystycznie tworzy rzemieślniczy alkohol? Szwagier. Witajcie w Sztok Polska. Wita was oczywiście wasz koktajlowy łysy. I ja z całą serdecznością zapraszam was na kolejny odcinek 50 sztosowych koktajli. Dzisiejszy suchar, oprócz tego, że ma moc, to jeszcze zahacza o gwiazdę naszego odcinka, czyli koktajl o nazwie Skoff Law. Tutaj pobawimy się troszeczkę we skojarzenia i słowotwórstwo będzie przewijało się przez cały odcinek. Trzeba wam wiedzieć, że na początku było słowo. A właściwie to był konkurs na słowo. Wyobraźcie sobie, że jest rok 1924. Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, gdzie trwa ten poważny i smutny okres amerykańskiej prohibicji. Ale czy wszyscy przestrzegają prawa? Sumiennie? No nie. Jeszcze są tacy, którzy sobie z tego prawa kpią. Innym, w żywe oczy, łobuziaki. Taki rozwój spraw nie podobał się bardzo pasjonatom i lobbystom przymusowej abstynencji. A wśród nich był Del Chevare King, mieszkaniec, zamożny mieszkaniec Massachusetts, tego od Boston, Massachusetts, który stwierdził, że dzięki swoim środkom finansowym stworzy czy też zorganizuje konkurs na słowotwórstwo, aby wynaleźć termin, który będzie potępiał tych wszystkich kpiarzy. Tak też właśnie zrobił. Del Chevare zagwarantował nagrodę główną w wysokości 200 amerykańskich dolarów. Możecie pomyśleć, mało. Ale w 1924 roku to było jakieś na nasze 3,5 tysiąca baksów. Także możemy stwierdzić, że wydaje mi się, że całkiem fajna nagroda. Na marginesie zwycięzców było dwóch, bo we dwójkę, czy te dwie osoby nadesłały taką samą odpowiedź. Oczywiście tym słowem było Skoff Law, które połączenie słów Skoff, czyli drwić, i Law, czyli prawo, możemy sobie to ładnie przetłumaczyć jako drwinkarz prawa albo legalny kpiarz. Legislacyjny kpiarz. O, coś takiego. No i wyobraźcie sobie, że oczywiście Del Chevare zadbał też o otoczkę medialną i zapłacił gazecie Chicago Tribune, żeby informowała ludzi o tym konkursie, o jego przebiegu, ale też o zwycięzcy. I tak oto 15 stycznia 1924 roku stali ci zwycięzcy ogłoszeni oraz to słowo, czyli Skoff Law. I teraz leci beka roku. Bo ta sama gazeta 6 dni później, czyli 21 stycznia, napisała też, że pewien bar Maxim z Paryża, zainspirowany tymże konkursem, stworzył koktajl o nazwie Skoff Law, który na czym bazował? No oczywiście, że na amerykańskiej whisky, żeby sobie zadrwić z dystansu z tychże amerykańskich łobuziaków abstynencji. Myślę, że tej historii już wystarczy. Wszystko już zostało powiedziane. Zróbmy ten koktajl. Skoff Law to koktajl wstrząsany. Dlatego bierzemy nasz shaker i wlewamy po kolei. 50 ml oczywiście amerykańskiej żytniej whisky. 20 ml wytrawnego wermutu. 15 ml soku z cytryny oraz oryginał mówi grenadyna, a ja mówię syrop malinowy, bo dla mnie grenadyna nie jest tak esencjonalna i tak pyszna. Więc 10 ml syropu malinowego, takiego prawilnego. A na koniec kilka kropel esencji Peychaud. Uzupełniamy kostkami lodu i wstrząsamy. Nasz koktajl przelewać będziemy do schłodzonej
szklaneczki koktajlowej. Oczywiście za pomocą podwójnego cedzenia. A jako dekorację użyłem bardzo klasycznego przedmiotu, jakim jest skórka cytrynowa. Oczywiście najpierw sobie ładnie wyciśniemy olejki, omieciemy szkło i gotowe. Proszę bardzo, Skoff Law ode mnie, specjalnie dla Was. A jak smakuje? Ja nie wiem, czy fajniejszy jest sam termin, cała historia, czy ten koktajl, bo powiem Wam, że dawno nie piłem czegoś tak pysznego. Zapamiętajcie tą recepturę i idźcie z nią w świat, bo zjedna Wam wielu przyjaciół. No i dużo pieniędzy zarobicie dzięki temu. Naprawdę świetna sprawa, jest jakby czuć wszystko i oczywiście jest żytnia whisky i ta malina podbija świetnie całość. Jest zbalansowany, bo jest sok z cytryny, lekko ziołowy, wyśmienity. Bardzo Wam dziękuję za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że warto było obejrzeć ten odcinek, gdyż koktajl jest petardą. Pamiętajcie, żeby subskrybować Łysą Głowę, oglądać więcej filmików. Napiszcie mi, co jest 5. Bardzo Wam dziękuję. Natomiast jeżeli chcecie więcej, no to moja książka Koktajle Alkoholowe, nie tylko Aperol, nadal jest w sprzedaży. Jest sprzedaży nadal. Dlatego link zostawiam w opisie. Ja się z Wami żegnam i do następnego mieszania.